lecimy na Brandon Mountain. Wszystko zamarznięte, zimno, minus 3. Ciekawe, jakie tam będą warunki. Wybieramy się szczytami. Sylwia wytyczyła trasę i jestem ciekawy. Mam ekscytację. W jakiej góry? A ty mówisz? No, Brandon Mountain to jest? Brandon Mountain. Idziemy szczytami, jest? Jest. Ja cię zabieram, tak? No. Jak no, że ja to wymyśliłem. Nieprawda. Ja. No i dojechaliśmy. Wow. Pogoda zajebista. Malutki parking. Sylwia się zbiera, a my ciśniemy w tamtym kierunku. Czekaj, bo sobie nie zapiąłem tego. What? Rozporka, czekaj chwilę. Co sobie? Nie zapiąłem sobie rozporka, czekaj. No, trzymaj, bo mi zimno, muszę się rozgrzać. Idziemy, Sylwuś. No i dobrze pokazuje. Tam w tej dziurze, to jest pierwsze jezioro. Witaj przygodą. Sylwuś. Ale jaja, co? To jest to rozwidlenie na lewo. Widzisz? A widzisz tą trasę tu? Nie można po niej przejść, bo jest zima. No. Więc trzeba iść naokoło. Co to za droga te? Ale ja to przeskoczę z susem. Czekasz na mnie? Się wydupczyć w jakąś dużą kałuszkę, już spodnie ma mokre lekko. Myślę, że podejście będzie tu. Kurde, stromo. Nie wiedziałem, że będzie aż tak ekstremalny ten początek. Wyglądał to na taki płaski, prosty. Mówię, będzie nudno tu. Wow. Widzisz, musimy, widzisz jak się przegrącam? Musimy iść tu i tędy. Spójrz tylko, czy jest gdzieś wydeptane, nie? Bo ja widzę wydeptane tu, gdzie owce chodzą. Kurwa. Pierdolę. Grubo. Nie spodziewałem się tego, powiem ci. Pobłądziliśmy, ale ten podejście było tak strome, tak niebezpieczne, że zdawaliśmy się wybrać inną drogę. No i tutaj chyba w końcu udało nam się dojść na trak. Że tam do góry, widzisz tą skałę po twojej prawej? A pierdol. No. To spróbuj dojść do niej. Do tej skały. When we wake, hear the birds and see the sun. Boże, ile miejsc ostatecznych. Albo miejsca ostateczne, albo odcięcia cały czas są. Oszaleję. Tu nie ma ludzi, nie? Ale gwarantuję. Co się zadziało? Zadziało się. Jak będziemy szli z powrotem, to że tam będzie więcej.
Side by side our fears are done. All the good times just begun. Szczyt. Słońce. Ciepło. Nogi lekko bolą. O, jest. Ostro. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I. Tak, teraz z tymi szczytami musimy dojść do tego najwyższego szczytu. Nogi mnie bolą. Nie mam przyzwyczajonych nóg do takich eskapad. Wyzwania muszą być. Tutaj widać taki spad mały. No nie chciałbym tam zlecieć. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Ostatni kawałek tutaj pod górę. Nogi mnie już bolą non stop. Pierdolę, jeszcze kawałek. My jesteśmy jedni, jedyni na całej tej trasie. Co byście? Herbaty. Napijemy się herbaty. Castel Gregory. Że mi się łapy często trochę. Kurwa, wow. Tak, trochę żeśmy już przeszli. Ciekawie to wygląda z tej strony. Serce słyszę normalnie, jak mi bije. Tak, a więc Sylwia najchętniej poszłaby sama w taką podróż. Dla niej to jest jak medytacja. Lubi sama chodzić.
Natomiast staram się to jakoś balansować. Jak gdzieś tu odpalę drona, tu się zatrzymam. To nagrywanie ogólnie takich wypraw jest wyzwaniem. Ja to lubię robić. Cieszy mnie później ten materiał, jak sobie szkertam. Jest fajnie. No i dam radę. Za niedługo dojdziemy do tego Brandon Peak, najwyższego wzniesienia tutaj. Później po prostu będziemy cisnąć w dół tym spadem właśnie tam. No, ale jest ostro. Podsumuj jakoś tą wycieczkę, Rzesz. Co? Jesteś opieszałym kamerzystą. Mamo kobieta, żeby być producentem, to jest szok. Już później, jak szliśmy na szczyt wzdłuż tego płota, już trochę lepiej, ale wydaje mi się, że ogólnie najlepszy odcinek to jest ten, który pokonujemy teraz. Najebista przygoda, prawda. Tutaj jeszcze takie wzniesienie dosyć strome, chyba jedno już z ostatnich i co 10-20 kroków się zatrzymujemy. Mnie bolą nogi, Sylwia mówi, że trochę jest za powietrza i brakuje. What the fuck? 959 metrów, tak? Nad poziomem morza? Szokujący widok. Zapiera dych w piersiach, naprawdę. Na końcówku już myślałem, że będzie bardziej płasko. Jeszcze trochę, jeszcze zdziepko. To będzie 8 km, szczyt tej góry. 6 km będziemy schodzić. No jest wyzwanie. Bez aplikacji bym się nie ruszał. Krzyż, jak na Karantuchila. Ścierwo naturalne. Wypatruj megalodona. Gościu w ogóle podszedł do mnie i mówi, że nienawidzi dronów, że przeszkodziłem mu w jego modlitwie i w ogóle, że powinniśmy mieć szacunek do natury i nie używać takich sprzętów. Ja ściągłem drona, bo tam nagrywałem 2 minuty, nawet nie wiem, czy mi się nagrywało. Później naciskałem nagrywanie i kurde, tak miałem wrażenie, że coś zwiesił. Mam nadzieję, że się to nagrało. Ale podeszłem do niego i mówię, słuchaj stary, ja ogólnie naprawdę szanuję to. I rozumiem twój punkt widzenia. Natomiast popatrz, można stworzyć fajny film. Ja polatałem tym dronem 2 minuty. Można go wrzucić, fajnie obrobić na YouTube. Ludzie po pierwsze z innych krajów,
a po drugie ludzie, którzy nie są w stanie wejść nawet na te Brandon Góry, mogą sobie to pooglądać i poenjoyować. Także ja mówię mu: stary, no wiesz, to tak nie do końca tak to wygląda. No jakbyś mnie przeprosił, ja też go przeprosiłem i żeby enjoyował. No resztę dnia po prostu, nie? Spoko, gościu, ja nie mam nic do takich ludzi, rozumiem. Tu miałem jeszcze zamiar odpalić tego drona. Serio, już mnie męczy, już zimno. Ciężko to wszystko zbalansować. To co za krzyż? Oj, chcesz dojść do tego parkingu dzisiaj? No. To musisz patrzeć na aplikację. Bo na to wygląda, że idziemy tą samą drogą. No i właśnie, to jest właśnie to. Chodź, przytuleć. No. Chodź. Nie, muszę iść szybko na dół, bo nic nie zrobić. Chcę próbować sobie to. Nie, o, chcę. O, tu idealnie, kurde, na pasek. Sylwuś, Sylwuś, la, la, la. Teraz będziemy sobie śpiewać, wszystko będziemy robić. Posłuchaj, jak nie dojdziesz, zanim się ściemni do auta, to będziesz Sylwuś musiał przez tydzień gotować obiad. Ja nie umiem, to będę robił jajecznicę codziennie, ziemniaki. To nie jest obiad, powiedziałam, obiad. To jest obiad. Nie. Ziemniaki smażone i surówka. Jaka jajko. Surówka? Surówka, z czego? No, sałatka. To jest surówka. Diaska. Skup się, skup się. Nie, naprawdę, Romek. Ja się nie muszę skupić, bo ja to frunę normalnie, patrz. Ale schodzi się, ale powiem ci, że zeskoczyłem z kamienia, nie? Takiego no większego. I normalnie aż mi się nogi ugięły. Czuć, że nie ma już siły w nogach. Musisz ćwiczyć więcej na nogi. Wyrąbały się od nogi. Ale przygoda totalna, co? Że jeszcze się nie skończyła twoja przygoda. Dopiero może się zacząć, jak się zrobi ciemno. Przygoda zupełna. Wtedy będziesz miał zupełną. Rwuś. Kolejny krzyż. Testuję mikrofon. Hej. Oddalam się od ciebie, oddalam. Teraz popatrz. Popatrz no na mnie. Widzisz? Halo, Sylwia. Jesteś tak daleko, a cię doskonale słychać. Wow! No i to jest właśnie to. Zrozumiałaś? Cudownie. Mówię to. Widzisz? A teraz ja muszę, chodź. Ja muszę normalnie robić wszystko. Ja mam mikrofon przypiony do kamery. I tyle. Czekaj. Ale pokazuje na mnie w tą stronę. Aj! Znowu, no. Ile jeszcze trzeba iść? Nie jesteśmy nawet w połowie. Co? Nie jesteśmy nawet w połowie do parkingu, więc lepiej, Romek, poważnie teraz mówię, weź to na poważnie. Muszę się jest wysikać. Po trzeciej. Wiem, że jest ładna pogoda, zapierdalaj. Muszę się wysikać. What? Muszę się wysikać. Sylwia! Co? Czekaj. A idziesz, na co mam patrzeć? To jest inny wymiar. Zaraz wejdzie ten facet ze szczytu i ci powie. A to jest naturalne, to on się będzie cieszył. Dobrze, ale teraz oprócz już sprzętu i nagrywania. Tak jak teraz. Wziąłeś mnie na poważnie? Ja. Którą masz godzinę? Zaraz będziesz trzepał portkami, a ja biegnąć nie będę. Ja będę trzepał portkami? Czemu? Ja latarkę mam. Nie, ja widzę w nocy. Ja normalnie w nocy widzę. Też nie wiadomo co. No. Gówno. Pokaż, ja chcę to zobaczyć, czekaj. No, pokaż. Tu. Czekaj. Ale pokazuje na mnie w tą stronę. A, idziesz. Co znowu, no? Jajko. Chciałem nagrać mikrofon. Romek, w pół do czwartej. Mamy godzinę, żeby być na parkingu. Skończyło się już śmiesznie. No i co? Mamy godzinę, żeby być na parkingu. Zrozumiałeś to? To jest miętko, no że. No nie, bo mamy jeszcze 4 km do zrobienia. Nie? Ale teraz zrobimy szybciej, bo przecież schodzimy w dół.
Boże. O, ty mówisz, że ja męczę, a ty dopiero, kurwa, jak męczysz. A gdzie mi prowadzisz? Teraz wdepłem w wodę głęboką. No, takie są warunki. Ja nie wiem. Lwuś. Jak chcesz dojść do domu... Grzeczna, bo będzie chyba ty. Wszystkiego. Uważaj, bo śliskie są kamienie. Okej. Wypko. Oczepałem się. Dobra. Nic się nie stało. Nic. Dochodzimy do rzeki i wtedy wzdłuż rzeki dojdziemy do parkingu. Płaski teren, Sylwuś. Sprowadziłaś mnie na dół. Napiłeś się wody? A myśmy byli tam. Się robi, Sylwuś. Akurat koło koników będziemy przechodzić, patrz. Wow. Nie przestrasz go. Nie, za to. Śmigasz tu. Pięknie. Pachniesz ładnie. Góra stoi. Dobra. Activity saver. How was the trail? Chciałam na przebranie, ale to... Ale nadhasałem te góry. Wow. A jak ściągnął to wyspór? Mówię, że nadhasałem te góry ja. Możemy jechać? Hasałem po nich? Jest. Jak gazela? Jedziemy. Wow. Dakar.